Emilia Dulnik, OK TV, jesteśmy właśnie na premierze filmu Chłopi, a u mojego boku Jagna Kamila Urzędowska. Cześć! Cześć! Prędzej czy później Jagna z domu iść musi. Taką to by można za bogatego wdowca wydać. Nie tam dobrze, gdzie jestem. Jak się grało Jagnę? Wspaniale. To jest piękna kobieta, piękny człowiek. Piękny człowiek, piękna postać. Jak ty przygotowałaś się emocjonalnie, żeby odegrać tę rolę? Bardzo była mi bliska, ponieważ ja się wychowałam w takiej miejscowości i miałam wrażenie, że ta Jagna gdzieś bardzo... Jest we mnie i trzeba było ją tylko sobie odkopać na nowo. Rzeczywiście małe miejscowości mają to do siebie, że społeczność decyduje o wielu rzeczach. Masz takie wrażenie? Myślę, że tak. I tak wiem też po prostu z doświadczenia, że tam osoby wyżej postawione w hierarchii też miały większy głos niż... A jak teraz będą reagowały na to, że jesteś w filmie, który jest pretendentem do Oscara? Myślę, że będą się cieszyć. Myślę, że to że wszyscy się cieszą, a mogę się mylić. Chciałabym, żeby tak było. Będziesz sobie panią na wieś całą. Coś musi być coś ważniejszego niż te grosze. Dajże temu spokój, póki czas. Mogę to? Kiedy takim ogniem po kościach chodzi? Tak sobie myślę, czy miałaś w głowie takie coś, że ktoś będzie patrzył na twoją twarz przez lata, malując później obrazy? Chyba nie myślałam i chyba nie chcę o tym myśleć. Miałaś tam kilka scen rozbieranych. Jak się czułaś, odgrywając takie sceny? To były pierwsze w ogóle rozbierane sceny w twoim życiu? To nie były pierwsze, ale czułam się dobrze. W sensie ekipa starała się mi bardzo mocno pomóc, ponieważ to był też mój debiut i każda scena tak naprawdę była dla mnie wyzwaniem. Ciało traktuję jako swoje narzędzie, tak samo jak głos. Więc nie czułam dyskomfortu i nie mam w ogóle poczucia, że robię coś nieodpowiedniego, więc dla mnie to było wszystko okej. Okay. My mieliśmy sami próby z Robertem Gulaczykiem. Myślę, że chyba nie potrzebowaliśmy wtedy koordynatora intymności. Zżyliśmy się wcześniej przez próby tańca i zaufanie nasze wobec siebie było na tyle dobre, że mogliśmy sami ustawić tę scenę. Chociaż no, koordynator intymności bardzo pomaga aktorom. Jak myślisz, jakie są cechy Jagny, które również ty masz jako kobieta? Myślę, że wrażliwość, chęć wolności, poczucie wolności, dostrzeganie w ludziach piękna. Tak, myślę, że to są te główne cechy. I jako aktorka, jakie kolejne wyzwanie stawiasz przed sobą? Obecnie pewnie promocja przed Oscarami. Chciałabym usiąść w domu i grać w grę. Sims? W LOLa. Uwielbiam grać w LOLa. Życzę ci, żebyś miała chwilę spokoju, mogła sobie pograć i gratuluję roli. Dziękuję bardzo. Grunt jest mój. Zrobię z nim, co mi się spodoba. Schowaj się! Nie do biedowania cię Pan Bóg stworzył, nie? O co się powinno? O ciebie! Lepa! Okej.